pamięci Katarzyny Filipek z Tokarni, ukrywającej rodzinę żydowską w latach 1943-1944. Torturowana i rozstrzelana przez Niemców, samotna matka osierociła 7 dzieci. Oraz pamięci wszystkich Polaków ratujących i pomagających Żydom podczas II wojny światowej. I tam przychodzisz do mnie w nocy, albo wieco przez te lasy na dół i drogą biedronkową i tu po wszystku z góry, bo tu było tam z góry niezagrodzone jeszcze ponad Sanka dom i tu prosto na nas dom. Kiedy staję przed nimi w cieniu podejrzenia, jest jeszcze cały z materii światła. Eony jego włosów spięte są w pukiel. Nie przecież ta w wędrownicy była ta żydówecka, takie to dziecko podrzucone. To przecież mleko od mojej krowy dosili do lasu. I oni potem to dziecko podrzucili tam, o tej owiedzia tę żydówecką, oni ją obszczyli, a oni wcześniej coś tam szaculi. Wiesz, to oni temu podrzucili to dziecko. Policzki nabiegają krwią, krew rozprowadzają narzędzia i interrogacja żelazem, trzciną, wolnym ogniem określa się granice jego ciała. Uderzenie w plecy utrwala kręgosłup między kałużą a obłokiem po wieszają go głową w dół. Wiesz co, Staszka, coś i tu łodziną poza Kopiewnicę, Kłostajnie. Ile się tego posługo? A to właśnie oni przychodzili, bo to mnie to... Tak mi tata go, że co się tu wiedział, jak to wchodzi, ale mu nie powiedział, jak to... I godą tam, a pani się tata pomyli, może się on tam coś tego... A on godą, nie, bo coś ci przeszło. Thank you.
Od 30 do 60 tysięcy Żydów przeżyło wojnę dzięki bezpośredniej pomocy Polaków. W pomoc obywatelom żydowskim zaangażowanych było 360 tysięcy Polaków.